Zawsze, gdy chcę trochę pofapać, solidnie się przygotowuję. Po upewnieniu się, że pozostali domownicy wyszli na długo z domu, zamykam wszystkie zamki. Oczywiście wszyscy mają ze sobą klucze, więc to za mało. Podkładam wtedy pod komodę jakieś szmaty i przepycham ją pod same drzwi. Wszystkie okna szczelnie zasłaniam grubymi, bordowymi zasłonami i gaszę światła. Zza łóżka wyjmuję rolkę przezroczystej folii kuchennej. Rozwijam dobre kilkanaście metrów i zakrywam nią całe stanowisko. Oba monitory, klawiaturę, mysz, biurko. Zero śladu. Upewniam się jeszcze raz, że drzwi są dobrze zabarykadowane, a okna zasłonięte. Wyjmuję także ukrytą rolkę papieru toaletowego. Tym razem znajdującą się w głębi szafy. Muszę zaopatrzyć się na własną rękę, by nikt nie zauważył braku. Zamykam na klucz jeszcze drzwi od własnego pokoju. Ostrożnie ściągam z półki słownik ortograficzny. W środku, w dziurze po wyciętych kawałkach stron, spoczywa szyfrowany dysk zewnętrzny z zainstalowanym Linuxem. Odłączam komputer od internetu. Dysk podłączam do portu USB i odpalam z niego system. Wpisuję ostrożnie 32-znakowe hasło złożone z liczb, znaków oraz dużych i małych liter. W katalogu Home znajduje się 780 GB porno, uprzednio ściągniętego przez Wi-Fi z McDonalda. Ustawiam budzik, żeby zdążyć to posprzątać przed rodziną i zabieram się do roboty. Gdy słyszę dźwięk budzika, wyjmuję dysk zewnętrzny, odłączam zasilanie, chowam dysk do skrytki w słowniku i odkładam go na półkę. Podłączam internet, zdejmuję brudną folię, zawijam wraz z papierem toaletowym w kulkę i wrzucam do siatki, którą chowam w przeznaczonym specjalnie do tego celu plecaku. Otwieram drzwi, przesuwam komodę na swoje stare miejsce, odsłaniam okno i wychodzę na dwór. Sprawdzam, czy nikt mnie nie śledzi. Po czym ruszam szybkim krokiem, zmierzając do pobliskiego osiedla. Gdy już jestem na miejscu, otwieram śmietnik specjalnym dorobionym kluczem i wyrzucam do niego zawartość mojego plecaka. Po drodze do domu kupuję dużą kolę i paczkę chipsów, by mieć wymówkę, jeśli rodzice już wrócili do domu. Robię tak od 3 lat i jeszcze nikt nie odkrył moich brudnych tajemnic.